Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. 3 maj 2022. Uroczystość Najświętszej Marii Panny Królowej Polski. I serdecznie pozdrawiam w to święto. Niech Matka Boża ma Was wszystkich w swojej opiece, pod swoim płaszczem i zawsze w trudnościach uciekajcie się do niej. A ona Was uchroni od wszelkich złego. Trzymajcie się Maryi. Ona królową Polski, ale nie tylko i świata. A przede wszystkim królową nieba i ziemi. Niech Matka Boża zawsze króluje w Waszych rodzinach, w Waszym życiu i gdziekolwiek jesteście. A dzisiaj chciałabym tak poruszyć taki temat uzdrowienie paralityka. Uzdrowienie duszy i ciała. Dlaczego ludzie mają wszelkie choroby na ciele? Chcę tylko powiedzieć, że przede wszystkim chorują z powodu ciała, dlatego że to wszystko zależy od tego, że mają chorą duszę. Gdyby mieli zdrową duszę, mieliby i zdrowe ciało. Wszystkie choroby ciała, powtarzam, wszystkie choroby ciała z własnego doświadczenia pochodzą z choroby duszy. I nie znajdziesz pokoju, póki się nie zwrócisz do Jezusa, do Matki Bożej, do różańcu i przede wszystkim nie zaczniesz żyć wiarą. Będą Cię spotykać różne choroby, póki tak naprawdę nie odnowisz duszy. Kiedyś też chodziłam po różnych lekarzach i muszę powiedzieć, żaden lekarz nie był w stanie mi pomóc, ani żadne lekarstwa nie pomogły mi uzdrowić. Póki naprawdę nie zwróciłam się, jakby nie zwróciłam się do samego Jezusa, i nie oddałam swojego życia Jemu. Dopiero wtedy, kiedy w Nim zaakceptowałam siebie, taką jaką jestem, całkowicie oddałam siebie Jemu, to On zaczął działać, naprawdę działać. I dlatego, że Jezus musi najpierw uzdrowić duszę, to pamiętajcie, że dusza rusza ciałem, nigdy nie odwrotnie. Ciało jest tylko takim dodatkiem tu na ziemi widocznym, a dusza jest ważniejsza. Gdyby większość rozumiało to, naprawdę nie byłoby ani chorób, ani by lekarze nie byli potrzebni. To jest trochę spryt, muszę powiedzieć, taki spryt Jezusa w świecie, że jednak dał lekarzy. A dlaczego? Dał lekarzy, bo jednak zobaczył, posłużył się nimi. Bo raczej ludzie umiłowali życie ziemskie, światowość, więc czymś musiał się posłużyć, żeby ich jakoś ratować, bo nie umieją się, co po niektórzy, zwrócić bezpośrednio do Niego. Dlatego posłużył się różnymi ziemskimi takimi sprawami. Ale ci, którzy już uwierzyli w Niego, zaręczam, że nie chodzą po lekarzach. I raczej wprost do Niego się zwracają. Tak, dlaczego chciałam, taką mam przypowieść tu, uzdrowienie paralityka, kiedy był chory i z powodu tłumu nie mogli właśnie na łonoszach go
do Jezusa przyprowadzić. Więc otworzyli dach i przez dach go wnieśli. I zobaczcie, tu jest napisane wyraźnie. I synu, odpuszczone są ci grzechy. Natomiast przejrzał Jezus myśli tych ludzi, kim on jest, że on ma prawo odpuszczać grzechy. To powiedział, dlaczego wasze myśli nurtują. Żebyście wiedzieli, że Syn Człowieczy ma prawo odpuszczenia grzechów, to zobacz, powiedział do niego wtedy, dopiero później, wstań i chodź. Nie powiedział od razu, wstań i chodź. Wstań i chodź to jest sprawa ciała, a odpuszczenie grzechów sprawa ducha, czyli już mamy wyraźnie, że Jezus zaczął na od ducha. Uzdrawiać. Czyli najpierw odpuścił mu grzechy. Ten człowiek nie chodził, bo miał duszę chorą. Kiedy zostały mu odpuszczone grzechy, zaczął chodzić. Więc tu jeden jest przykład. Natomiast jest jeszcze wiele przykładów w Piśmie Świętym, gdzie na przykład kobieta cierpiała na 40 lat na krwotok. I niestety bywa u różnych lekarzy. I nic. Tak? Kiedy usłyszała o Jezusie, a tłumy, i zobaczcie, że zobaczcie tej wiary tej kobiety. Czy my chociaż mamy taką wiarę, żebym chociaż się frędzli dotknęła, a będę zdrowa. Taką wiarę już lekarz po prostu zwątpiła w lekarzy i wiedziała, że tylko on może mu jej pomóc. No i spójrzcie, dotknęła się płaszcza, a jednak tłum go otaczał. Tłum, ścisk. A jednak poczuł, kto się mnie dotknął, powiedział. A uczniowie zdziwieni, tłum cię otacza, a ty się pytasz, kto cię dotknął? Ale to nie było takie dotknięcie. Bo dotykać każdy może, tak, prawda? Ale chodzi o dotyk wewnętrzny. On poczuł, że z niego moc wypłynęła, bo to był moc od ducha. Ona została uzdrowiona od strony duszy. Znowu, od strony duszy. I dopiero wtedy krwotok ustał. Także naprawdę zachęcam do słuchania, bo wiara rodzi się ze słuchania. Jeszcze nikt nie miał wiary, kto nie zaczął słuchać. Najpierw trzeba słuchać, a dopiero można powiedzieć, że po części ma się tą powoli wiarę. Jeśli zwrócisz się całym sercem do Boga z wiarą i przyjdziesz ze swoją duszą najpierw, żeby cię uleczył w spowiedzi przez kapłana, to twoje ciało też zacznie uzdrawiane być, ale musisz zacząć od duszy. Nigdy odwrotnie. Czemu tyle osób wierzy zwykłym lekarzom, a nie chce uwierzyć, że w konfesjonale jest Jezus, który uzdrawia? Jeżeli Jezus umie się posługiwać lekarzami, to chyba tym bardziej jest w kapłanie, bo to jest apostoł, jego apostoł, prawda? Więc, kochany bracie i siostro, zachęcam naprawdę, spróbuj zawierzyć swoje życie Jezusowi tak, abyś zaczęła od duszy swojej uzdrawiać, aby Jezus zaczął twoją duszę uzdrawiać.
zobaczysz, że wszystkie choroby ci miną. Jeżeli nawet masz choroby ciała teraz, chorujesz na różne dolegliwości, bóle i nóg, to po to, że masz, to jest wołanie, wołanie Boga, przyjdź do mnie, a Cię uzdrowię, ale duszę, oddaj mi swoją duszę. A niektórzy po prostu chodzą po lekarzach, po kilka lat cierpią, ale nawet nie przyjdzie im na myśl, że tu chodzi o, nawet Pan Bóg dopuszcza choroby cielesne. Dopuszcza po to właśnie, że masz się zwrócić do Niego. Bezpośrednio do Niego, zacząć Jego słuchać. Czego On pragnie, uzdrawiając duszę, ale tak naprawdę. A nie być tylko w taki sposób, iść do kościoła w niedzielę. Ty masz w taki sposób zawierzyć swoje życie, żeby msza święta, komunia była Twoim pokarmem. Pokarmem na co dzień, jak chleb powszedni. Jeżeli potrzebujesz zjeść dla ciała, to Ty powinnaś potrzebować tego chleba dla duszy, żeby ci to tak brakowało, że on najpierw masz się nim nakarmić, tak? Aby on w tobie mógł tak działać, aby cię po prostu zaczął od ducha do ciała uzdrawiać. I zapewniam cię, jeżeli pójdziesz tą drogą, od ducha do ciała, to nie będziesz potrzebowała potrzebować lekarzy. Bo on przede wszystkim będzie twoim lekarzem, będzie wszystkim dla ciebie. Niestety, po to są misje. Dlatego są właśnie misje na 5 kontynentach, na cały świat, że właśnie od 2000 lat ludzie nie idą tak jak trzeba. Gdyby szli, to by misji nie było. Dlatego naprawdę wszystko zależy, wszelkie choroby, czy cokolwiek, uzdrowienie, zacznij od duszy. Ale tak naprawdę, od samego początku wylania, aż wylania się. Aż tam w głębi, tak jak jesteś u dentysty. Też boisz się, ale jeżeli już się nie boisz, to już jest pierwszym takim znakiem do nawrócenia, jeżeli się nie boisz dentysty, bo dentysta musi czasami, jak wierci w zębie, tak, boluje, musi się dostać. To właśnie jest, na tym polega kapłan, czyli Jezus w kapłanie musi tak duszę wywiercić, żeby wydobyć, bo każdy z nas od poczęcia ma grzech pierworodny i z tym grzechem się rodzi. Później jest obmyty przez chrzest, ale później zaczyna wzrastać. Różne są opinie i różne jest dziecko wychowywane, więc dusza zaczyna być zasypywana jak piwnica gratami. Ale gdy później dojrzewa, niestety musi być żeby być takim prawdziwie dojrzałym chrześcijaninem, prawdziwie dojrzałym chrześcijaninem, musisz iść w Chrystusie, tak poznać do kapłana. To musi być kapłan, bo on został posłany i wybrany przez właśnie Jezusa jako apostoł, gdzie potrafi, ma ten dar przede wszystkim, żeby tą duszę wyczyścić.
lekarze, dentyści, to wszystko są Jezus się posłużył od ciała, bo po prostu ludzie nie wierzą. Sam Jezus powiedział, gdybyście mieli wiarę jak gorczycy ziarnko, powiedzielibyście górze, przesuń się. Więc zobaczcie, czy mamy taką wiarę w ogóle. Więc naprawdę, żeby nie chodzić po lekarzach, żeby być zdrowym, trzeba zacząć od duszy. Wtedy zaczniesz naprawdę żyć radością, szczęściem i miłością. Prawdziwie żyć. Zacznij od duszy. Uzdrawiać. Niech Pan Jezus naprawdę wszystkim Wam błogosławi i naprawdę jak zaczniecie życie od duszy, to i całe ciało będzie. Będziecie, zobaczycie cuda. Dlatego życzę Wam wszystkiego dobrego i naprawdę nie dajcie się ciału. Starajcie się o duszę, a wszystko w życiu będzie Wam dodane. Szczęść Boże, serdecznie pozdrawiam.